czym jest życie? Czy to nieuleczalna choroba, która w każdym przypadku prowadzi do śmierci? Czy polega ono tylko na szacowaniu innych istot? A może życie to dosłownie wszystko? Nawet lampka stojąca na biurku. Klaire, ciebie też nie mogło zabraknąć. Ja jego, gdzie ona znowu polazła? Co? Kto znowu? Chodzi mi o Klaire. Już od początku wiedziałem, że ta dziewczyna będzie miała problemy z bezsennością. Szczerze to nie dziwię się jej Ewen. Zresztą nam po drodze opowiadała, jaka była jej historia i strata rodziców na pewno nie jest dla niej taka łatwa. Powiem wam, że okej. Mamy swoje męskie towarzystwo, jest nas trójka i wiadomo, jeszcze możemy sobie razem pogadać i niektóre sprawy bardziej rozumiemy niż kobiety. W każdym razie... No, Klaire jest tutaj jako jedyna dziewczyną, no i jak mam być szczery, to nie ma żadnej koleżanki, z którą mogłaby pogadać na damskie tematy. No w sumie racja. Możemy ją wesprzeć w tej sytuacji i chwilowo sprawić, żeby zapomniała o tym, ale jednak nie pocieszymy ją tymi słowami, na przykład uśmiechnij się czy weź w garść, bo to jeszcze bardziej pogorszy jej stan psychiczny. Nie no, spokojnie, Klaire na pewno pomożemy, nie zostawimy jej przecież samej z tym problemem. A skoro mowa o niej... Ja idę tej Klairuni poszukać, bo jej nie ma już od dobrych kilku godzin i to mnie troszeczkę, powiem wam, panowie, niepokoi. Tak, by the way, Ewen, co tam jest położone? A, Klaire przyniosła jakieś ubrania, żebyście mieli na zmianę. Więc panowie możecie się ubrać. A, i jeszcze jedna sprawa. Lepiej posprzątajcie tą szmatkę, na której obecnie śpimy. Bo znając życie, jak tamci będą nas szukać, mogą wyczuć nas zapach, a co najgorsze, wtedy mogą nas złapać i już mamy przejebane w tej sytuacji. Dobra, okej, zajmiemy się tym. Ach, te kobiety. Nie dość, że uciekają, to jeszcze trudno je zrozumieć. No witaj, Josh. No cześć, cześć, szefie. I co tam wyszło z tym okiem? Więc tak, baba w ogóle nie zauważyła żadnych obrażeń wewnętrznych, jeżeli chodzi i o rogówkę, o tęczówkę i źrenicę oka, ale jednak blizna już mi do końca życia zostanie. Co najmniej ta blizna da ci nauczkę na całe życie. Ty będziesz miał nauczkę na całe życie, jak kurwa tych książek nie zaczniesz czytać. Co najmniej doceni to, że próbowałem. Zacznijmy od tego, że jak wziąłem jedną książkę do ręki, zaczęła mi się ona nudzić po 5 minutach. Normalnie wiedza w tych książkach jest mniej więcej coś takiego, czym faszerują dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach czy studiach, a potem się kurwa dziwisz, że masz zjebane życie przez kilkanaście lat, bo i tak ta wiedza idzie się jebać. Dosłownie. Oj, dzieciaku, dzieciaku, spokojnie. To nie jest żadna wiedza, którą faszerują dzieciakach w szkołach podstawowych, tylko jest to teoria, która faktycznie przyda ci się, kiedy będę musiał wyjechać na 3 lata i ktoś jednak będzie musiał mnie zastąpić. A możesz mi ogólnie wytłumaczyć, dlaczego muszę w siebie faszerować teorię, a nie praktykę? Nie jest za zadanie, żeby obrabować sklep. Co było dopiero początkiem, jeżeli chodzi o zlecenia, a ty to od razu, kurwa, zjebałeś. Co za tym idzie? Policja macie już w kamerach, macie w systemie, masz przejebane, tyle powiem. No dobra, okej, okay. No faktycznie tu akurat zjebałem, ale to dlatego, że jestem jeszcze początkujący. Słuchaj, Josh, mimo tego, że jesteś początkujący, to naprawdę widzę w tobie duży potencjał i widzę, że udajesz grać twardego, ale powiem ci, nie wychodzi ci to. Dlatego dopóki jeszcze nie osiągnąłeś pełnoletności, lepiej się szkol i radzę ci jeszcze jedno. Za 2 godziny będziesz miał dokładnie spotkanie z moim również zleceniodawcą, a tak dokładnie Konstantinem. Będziesz musiał przefarbować włosy i kompletnie zmienić swój wygląd. Chwila, to włosy, kolczyki, wszystko? Wszyściuteńko. Nawet specjalnie ciebie pobiję, żebyś miał kolejne blizny na kilka lat i żeby ciebie faktycznie nie rozpoznali. No cóż, chyba nie mam innego wyboru, Ricardo.
A tak ogólnie zmieniając temat, możesz mi ogólnie po pierwsze wyjaśnić, kto jest tutaj na tych zdjęciach, a po drugie, kto ci zrobił krzywdę faktycznie z tym okiem, bo za bardzo widzę, nie jesteś rozmowny, jeżeli chodzi o twój stan zdrowia. Jeżeli chodzi o te zdjęcia, to jest mój album rodzinny, a krzywdę z tym okiem zrobiła moja była żona. Ojdź. No cóż, kobiety takie są, nie ma co się przejmować. Nie martwiłbym się o to, gdyby nie to, że jednak żona odebrała mi córkę. Córkę? Proszę mi wybaczyć, ale nie słyszałem, gdyby Ricardo kiedykolwiek mówił coś o dzieciach. Nie chciałem rodziny, no ale wyszło jak wyszło. Żona zaszła w ciążę i na świat przyszła moja córka Alice. Alice? Ładne imię. Jest od ciebie o 2 lata młodsza. Raczej byście się nie dogadali, bo jesteście kompletnie zmiennymi charakterami. Cóż, ale coś po niej odzyskałem. W każdym razie, muszę się już naprawdę zbierać. Nie zapomnij o tym spotkaniu za 2 godziny. Chyba nic ci nie stanie, jeżeli przeczytam jej wszystkie sekrety. Claire, jesteś tutaj? Claire, słuchaj, ja już mam dosyć. Ja już cię szukam od dłuższego czasu i nie wiem, gdzie ty się podziałaś. Dzień dobry, Evan. Cześć, Claire. Coś się stało, Evan? Nie, nic szczególnego się nie stało. Chciałem ciebie tylko poinformować o tym, że chłopacy już się ubierają i za chwilę możemy ruszać w drogę. O, to bardzo dobrze. Słuchaj, może to będzie dość dziwne pytanie, ale... Mogę wiedzieć, dlaczego kopiesz piasek? Widzę, że humor ci dopisuje, Evan, ale jeżeli byś był taki ciekawy, to nie kopię piasku, a po drugie ukrywam nasze ślady. Pewnie tamci zdążyli się już skapnąć, że pewnie uciekliśmy z obozu koncentracyjnego. Co za tym idzie, postanowiłam ukryć nasze ślady w ramach bezpieczeństwa, bo mogli już od rana rozpocząć poszukiwania za nami. Miło, że o tym, Claire, pomyślałaś, ale zdaj sobie z tego sprawę, że jednak jeszcze mogą nas znaleźć po zapachu. Właśnie z tym problemem chciałam się do ciebie zwrócić, bo zacznijmy od tego, że zioła czy jakieś olejki to zdecydowanie za mało. A zacznijmy od tego, że jednak nie podpalimy tego lasu ze względu na to, że las Grud to jest objęty ochroną. Nie no, z zapachem powinniśmy jakoś dać sobie radę. Najwyżej coś z chłopakami wykombinuję. Ja. Z chłopakami. Claire, możemy o czymś porozmawiać? Wiem, że od tamtej sytuacji, podczas kiedy się poznaliśmy, minęło już mniej więcej 5 miesięcy i widzę, że nadal nie pogodziłaś się ze stratą rodziców, którzy cię osierocili i naprawdę przyjmij ode mnie jeszcze raz naprawdę serdeczne kondolencje. Mimo tego, że minęło już naprawdę wiele czasu, to wiem, że nadal czujesz ból. Lęk, strach przed tym, co cię czeka. Wiesz, jesteś jako jedyna w tej grupie dziewczyną, więc nie masz żadnego damskiego towarzystwa, żebyś mogła porozmawiać na bardziej damskie tematy. I no cóż, niektóre sprawy możesz troszeczkę mniej rozumieć, bo my jako chłopacy widzimy troszeczkę sprawy z innej perspektywy. Do czego zmierzasz? Raczej nie bez powodu rozpoczęłaś ten temat. Podobno słyszałem, że bardzo uwielbiasz nosić kokardki, prawda? No nie zaprzeczę, przynosiłam tam jakąś wstążkę, ale moim zdaniem nadawała się do niczego. Twoim zdaniem nie nadawała się do niczego. Co za tym idzie, pilnowałem cię, żebyś zasnęła. Kiedy zasnęłaś, wstałem. Zobaczyłem, co tam ciekawego przyniosłaś. Nagle zobaczyłem tą wstążkę. I ogólnie ta kokardka bardzo by ci pasowała do obecnego kostiumu, który nosisz na sobie, nieprawdaż? Mam rozumieć, że coś ode mnie chcesz, tak? Nie, Claire, naprawdę nic od ciebie kompletnie nie chcę. No dobra, nie jestem może dobry, jeżeli chodzi o robienie kokardek, ale po prostu chcę, żeby mimo nawet braku damskiego towarzystwa dobrze czuła się w naszym gronie. Pamiętaj, że mimo tego, że jesteśmy męskim towarzystwem, możesz na nas liczyć. My zawsze pomożemy ci w każdej sytuacji. Po prostu nie chcę patrzeć już na Claire z kwaśną, obojętną miną. A bardziej chciałbym zobaczyć Claire, która jednak idzie dalej, nie oglądając się wstecz. Ale żeby tym razem zawidniał u niej faktycznie szczery, promienny uśmiech. To prawda, nie zaprzeczę. Jestem jeszcze smutna z powodu tamtej sytuacji, która miała miejsce około 5 miesięcy temu. I szczerze, nie mam pojęcia, jakie teraz dobrać słowa do tej sytuacji, ale dziękuję, że mogę na was liczyć.
Mam rozumieć, że ta kokardka to jest znak nowego rozdziału, tak? Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że to wreszcie zrozumiałaś. Wybacz, Clairunia. Nie chciałem tego na umyślnie. Nie, to ja przepraszam. Ja pierwsza wyciągnęłam do ciebie łapę. Nie, to ja przepraszam. Powinnaś sama wziąć do łapek kokardkę. Powiedzmy, że to nikogo wina. Ej, króliki! O, siema. Wiem, że dobrze prowadzi wam się konwersacja, ale musimy się zbierać. Mam rozumieć, że wszystko zostało zrobione, tak? Tak, dokładnie. Według twojego rozkazu wszystko zrobiliśmy. Więc po prostu pomyślmy, że im dłużej tutaj będziemy stali, tym bardziej wpływa to na naszą niekorzyść. Także, jak tam Claire mówiłaś, idziemy na zachód, tak? A propos, mam wasze bronie, po drodze wam dam. Cholera. Claire, wszystko w porządku? Właśnie zauważyłam, że się oddaliłaś, a zacznijmy od tego, że my jako ekipa musimy trzymać się razem. Tak, jest w porządku, to znaczy, no nie do końca. Claire, co się dzieje? Nie, to znaczy ta substancja z strzykawki Konstantina, ona... O cholera. Claire, ty jesteś blada. Chłopaki, za chwilę do was wracam. Claire! Nie wygląda, jakby symulowała. Znałeś obóz koncentracyjny jak własną kieszeń. I nawet nie mogłeś sprawdzić, co jej dolega. Aż tak wielkiego dostępu do laboratorium to ja w ogóle nie miałem, więc nie mogłem w ogóle sprawdzić, co jej dolega. Wiesz, że teraz przez tą tajemniczą substancję może ona mieć powikłania? Co najgorsze, ona może nawet umrzeć. Chłopaki, spokój! Ewen, spokój. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat Claire, ale jak widzę, od rana miałeś jeszcze dosłownie inne zdanie w porównaniu do teraz. Nie wiem jak wy, ale ja idę do niej sprawdzić, co z nią jest nie tak, bo ona nawet może mi umrzeć. To sobie tam idź. Debil. Ja, jego chłopaki, będziecie się o taką głupią błahostkę kłócić. Dobra, nie wiem jak ty, Andreus, ale faktycznie Ewen ma rację i musimy iść za Claire, bo nie wiadomo, co się z nią dzieje. I błagam cię, nie udawaj dzieciaka, bo to ci nic nie da. Ale z Ewenem na pewno się nie dogadam. Ktoś tutaj jest? Mówię od razu, jestem uzbrojona. Jeśli jesteś jednym z tych gości z obozu koncentracyjnego, to radzę ci się teraz wychylić, zanim zrobię piw-paw krzaki. Wiem, że tam jesteś, nie próbuj się ukrywać. Okej, pozwól, że wyjmę cię stamtąd siłą. Dziecka! Dobra, mała, spokojnie, uspokój się! Dziecka? Mam 9 lat, dziewczyno! Miałaś sporo szczęścia. Myślałam, że są to ludzie, którzy mnie szukają z obozu koncentracyjnego. Co ty tutaj robisz, mała? W lesie? Sama? Bez opiekunów? Nigdy nie poznałam od urodzenia i do tej pory nie wiem, jaka jest ich tożsamość, więc jestem sama tutaj w lesie. Można powiedzieć, może się nawet i trochę zgubiłam. Claire, lepiej się już czujesz? Podobno była
powiedziałaś sama, kto to jest? Claire, jeszcze niedawno się źle czułaś, a ty nagle tutaj z dzieckiem gadasz? O co tutaj wreszcie chodzi? Ej, mała, co się dzieje? O jasny piernik, co tutaj robi dziecko? Mała, mała, słyszysz mnie? Chłopaki, weźcie mi, pomóżcie szybko. Nic poważnego, po prostu. Choruję na wrodzoną wadę serca. Bardzo często mam takie ataki.